Doktor Hazan jako dyrektor szpitala na Madalińskiego odmówił kobiecie usunięcia ciąży. Kobieta nosiła chory płód. Przedłużał podczas procedurę. No. Płód może, no mogła też nosić w torebce. Tak, no w każdym razie nie dopuścił do tego, by usunęła ciążę, chociaż było to jakby zgodne z prawem. Oczywiście jest bezkarny, teraz wszedł do zespołu w Ministerstwie Zdrowia, który się zajmie opieką okołoporodową, ponieważ ten lekarz, no on podobno więcej wie niż inni.